Dzisiaj pokażę Wam, jak samodzielnie wykonać efekt deski na elewacji. Na początku wyznaczamy obszar, na którym mają być deski i gruntujemy. Następnie nakładamy dość grubą warstwę Armareno, minimum 4 mm. Nałożoną masę równamy szpachlą fasadową. Czekamy, aż przestaje się lepić i przystępujemy do odciskania. Matrycę smarujemy środkiem antyadhezyjnym, może być też to olej spożywczy. Przy pomocy szwagra przytykasz formę do ściany i przyciskasz równo ręką, aby wzór równomiernie się odcisnął. Odrywamy formę i wzór gotowy. Jeśli pogoda pozwala, to najlepiej tego samego dnia wyznaczać szerokość desek. Możesz to zrobić przy użyciu poziomicy i gwoździa. Pamiętaj, że szerokość deski wyznaczasz jak tylko chcesz, niezależnie od szerokości formy. Po wyschnięciu szlifujemy grubym papierem i nanosimy pucgrunt. Na koniec lakierujemy lakierem koloryzującym. Można przecierać gąbką, ale samym pędzlem też sobie poradzicie. Malujemy jedną deskę po drugiej tak, aby uniknąć dodatkowych łączeń. Całość wygląda tak.